Szanowni Państwo, wznawiam obrady 65. sesji Rady Miasta Łuków. Szanowni Państwo, procedujemy punkt 15, podjęcie uchwały w sprawie nadania panu Ryszardowi Jerzemu Grafik odznaki honorowej za zasługi dla Łukowa. Ponieważ pojawiła się sugestia pana radnego Grzegorza Gomoły. Szanowni Państwo, w sprawie odmiany nazwiska naszego wyróżnionego mieszkańca Łukowa. Udało się panu sekretarzowi dodzwonić do pana Ryszarda Jerzego Grafika i nie widzi problemu, aby wystąpiła forma odmienna. Ja tak ad vocem do pana przewodniczącego, bo użył pan, że nie widzi pan problemu, tak, żeby odmienić. No to też nie ma problemu, żeby nie odmienić, tak? A moje nazwisko się zgodnie z zasadami języka polskiego odmienia. Jestem orędownikiem odmiany nazwisk, ale w kwestiach tego typu przed głosowaniem wolę mieć pewność, jak ktoś chce. Tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Arkadiusz Pogonowski, bardzo proszę. Wyczerpujące uzasadnienie. Ja też mam jedną małą uwagę na początek, a później uzupełnię uzasadnienie. Mi osobiście nie podoba się stylistyczne napisanie wielkimi literami nazwiska, gdzie całość zdań, jest to wyraz w środku zdania, ale to jest już, można powiedzieć, mniejsza sprawa. Do tego uzasadnienia mogę tylko dodać to, że pan Ryszard Grafik to nie tylko właśnie osoba zasłużona na niwie kulturalnej, historycznej, czego mamy dowody w uzasadnieniu i w ogólnej działalności i znajomości pana Ryszarda na co dzień. Uzupełnię tylko to, że to też człowiek sportu. Przez wiele lat członek, zawodnik Orląt Łuków. Nie bez powodu miał dużą wiedzę i napisał książkę o Orlętach Łuków, więc jak najbardziej postać godna uczczenia medalem. I zróbmy to w sposób bardzo dostojny. Dziękuję. Ja w pełni popieram ten wniosek, dlatego że znam pana Grafika i rodzinę od dawna. Był związany tutaj kolega radny, też był nauczycielem, z dyrektorem szkoły numer 2, panem Cetnarskim świętej pamięci. I to, co zrobił dla Łukowa, jeszcze ostatnio nawet wie na temat, co ja prosiłem byłych burmistrzów. Także myślę, że takim ludziom należy odznaki dawać. Dziękuję. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania panu Ryszardowi Jerzemu Grafik odznaki honorowej za zasługi dla Łukowa wraz z autopoprawką, panie radny? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Szanowni Państwo, wszystkie osoby, które uczestniczyły w głosowaniu, oddały głos. 18 osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 w mieście Łuków rokiem Henryka Jerzego Chmielewskiego, babcia Chmiela. Szanowni Państwo, z inicjatywą podjęcia uchwały wystąpił klub radnych Razem Ponad Podziałami. Panu Ryszardzie Grafiku, przechodzimy do następnej osoby związanej z miastem Łukowem. I tak jak powiedział na początku sesji mój przedmówca Leszek Baranowski, że należy go uhonorować. Dlatego klub Razem Ponad Podziałami. Panie radny, proszę bliżej do mikrofonu. Przygotował, zaraz ja spróbuję przybliżyć, jest. Projekt uchwały dotyczący ustanowienia roku 2023 rokiem Henryka Jerzego Chmielewskiego, popularnego babcia Chmiela. Chodzi o to, że w przyszłym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin. Ja nie będę czytał tutaj tekstu uchwały, ponieważ każdy go zna. Jeżeli jest potrzeba przeczytania czy zapoznania się z uzasadnieniem, mogę to uczynić. Pan Henryk Jerzy Chmielewski, pseudonim Babcio Chmiel, to polski grafik, rysownik i publicysta, autor serii komiksowej Tytus Romek i Atomek, powstaniec warszawski, kawaler Orderu Orła Białego, laureat Nagrody Łukowskiego Złotego Niedźwiedzia z roku 2011.
Za swoją twórczość artystyczną i działalność patriotyczną otrzymał wiele wyróżnień na szczeblu krajowym. Związany z Łukowem poprzez swoją matkę z domu Mikonowicz, która mieszkała przy ulicy Farfak. W wielu komiksach Chmielewskiego można odnaleźć łukowskie akcenty z czasów, kiedy przebywał w Łukowie u swojej babci i pracował w lokomotywowni w czasie II wojny światowej. Jednym z jego najbardziej rozpoznawalnych komiksów rysunkowych związanych z Łukowem jest tutejszy dworzec kolejowy. Zmarł w nocy z 21 na 22 stycznia 2021 roku w Warszawie w wieku 97 lat. 7 czerwca 2023 roku będziemy obchodzili setną rocznicę jego urodzin. Mając na uwadze konieczność przybliżenia postaci Henryka Jerzego Chmielewskiego, szczególnie młodym pokoleniem Łukowian, podjęcie uchwały według nas jest w pełni uzasadnione. Uchwała może wywołać skutki finansowe dla budżetu miasta. W przypadku organizacji przez miasto Łuków różnego rodzaju przedsięwzięć propagujących postać i działalność Henryka Jerzego Chmielewskiego, wysokość tych skutków zależna jest od charakteru i wielkości organizowanych przedsięwzięć, kiedy zostaną zaplanowane. To jest tekst uzasadnienia projektu uchwały. Ja chciałbym tylko dodać, już nie w bezpośrednim nawiązaniu do tego projektu, który Państwu przedkładam, ale też słyszałem inicjatywy dotyczące nadania imienia pana Chmielewskiego ulicy. Mam to chyba radny z powiatu, pan Bryko, ile dobrze pamiętam. Mamy teraz ten piękny mural zrobiony i pod Państwa uwagę poddaję pomysł, żeby jedno z rond, które mamy teraz w Łukowie, może pochylić się i nadać jednemu z rond imię Henryka Jerzego Chmielewskiego. Państwo Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja bardzo krótko. W pełni popieram wniosek złożony przez radnych klubu Razem Ponad Podziałami. Też uważam, że jest to osoba godna tego, aby w takiej formie, w taki sposób uczcić tę osobę i mam nadzieję, że ten przyszły rok będzie rokiem, kiedy będą wydarzenia i osoba, ta wybitna osoba związana z naszym miastem zostanie wskazana, opisana, przybliżona młodszym mieszkańcom naszego miasta. Dziękuję. Ja też jestem za tym, nie mam tutaj żadnego obiekcji co do dania, a co do rond. Jedna propozycja była publicznie obiecana przez pana starostę, że rondo na Radzyńskiej będzie imieniem księdza Jezierskiego, dlatego że mieliśmy kiedyś ulicę, nie była w pobliżu. Druga propozycja ronda na Brzuski jest związana z Brzusko i jest propozycja, żeby była Powstańców Styczniowych. Także myślę, że nie będziemy się kłócić i jeżeli zrobimy rok, jest mural, to poczekamy, będzie więcej ulic, będzie można nazwać. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Śpieszę panu od razu donieść, że wpłynęła już inicjatywa w sprawie nazwania ronda na ulicy Radzyńskiej. Tam jest tylko mała kwestia uzupełnienia i myślę, że bardzo szybko tą kwestią się zajmiemy. Ten drobny błąd został naprawiony, już jest pismo złożone. Co do postaci szeroko znane jako Papcio Chmiel. Cieszę się, że mamy szansę ten następny rok w sposób takich wielu zadań, działań podejmować w ramach tego obchodów roku Papcia Chmiela. A dlaczego? Mam nadzieję, że podobne inicjatywy, tak jak ta, która ziściła się, którą Stowarzyszenie Kulturalna Inicjatywa Społeczna zrealizowało, czyli ten mural, jest odzew z całego świata. Osoby ten mural udostępniają z całego świata. Osoby związane przede wszystkim, byśmy powiedzieli, z pamięcią o komiksie Tytus, Romek i Atomek. Myślę, że ten komiks fajnie będzie przypomnieć młodszemu pokoleniu, które w ogóle nie zna, a to będzie bardzo fajna inicjatywa. Mam nadzieję, że i miasto, jak i różne organizacje pozarządowe włączą się tak fajnie, skutecznie w różne inicjatywy, jak chociażby obecny rok Bronisława Chącińskiego. Jestem w pełni za i popieram tego typu inicjatywy. Dziękuję. Panie burmistrzu, ja chciałem kilka słów do wnioskodawców. Świetna inicjatywa.
Mam nadzieję, że to przejdzie. I jeszcze miałbym taką prośbę do Urzędu Miasta chyba, żeby spróbować skontaktować się z synem babcia Chmiela. Jest to pan Artur Bartłomiej Chmielewski, który obecnie pracuje dla amerykańskiego NASA. Jest to polski naukowiec, naprawdę na platformie streamingowej, prawda, YouTube można obejrzeć, prawda, szereg ciekawych wykładów. No i myślę, że tutaj by taka była dobra sprawa, dwa w jednym. Jeśli pan Artur by zechciał nas w przyszłym roku zaszczycić swoją obecnością, no to, prawda, może byśmy zorganizowali jakiś taki szkolny wykład, bo naprawdę, tak jak, prawda, mówię, nie tylko babcio Chmiel jest naprawdę bardzo ciekawą osobistością, ale również jego syn. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że jeśli to przejdzie, to na pewno Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa też zorganizuje jakiś swój event, inicjatywę, na przykład w postaci testu wiedzy. Więc naprawdę dziękuję za tą uchwałę. Prawda, będę za. Bohater roku i co dalej? Odnoszę się do poprzedniego bohatera roku, zacnej postaci kardynała Wyszyńskiego, gdzie słyszeliśmy zapowiedzi, chociażby z ust pana radnego Dołęgi, jakie to w związku z tym będą realizowane przedsięwzięcia. No marniutko to było. Poza kościelnymi wydarzeniami w mieście nic nie było. W szkołach gdzieś tam coś słychać było. Także jeżeli decydujemy się na uczczenie jakiejś postaci rokiem, to niech w ciągu tego roku coś się zadzieje. Niech społeczeństwo naszego miasta wie, ma odczucie, że ten oto rok jest rokiem takiej a takiej postaci. Dziękuję bardzo. Mam rozumieć, że tym się mają zająć ludzie, którzy to proponują, tak? Jeżeli ktoś zgłosił, że ma być rok babcio Chmiela, to ci ludzie mają coś organizować w tym roku, tak, panie radny? No właśnie, ja chciałem zapytać, dlaczego tak słabo, mimo że zapowiadał to klub radnych PiS ustami pana Dołęgi, że będą takie uroczystości. Dlatego o tym mówię. Jeżeli to tak kiepsko wyglądało w tym roku, to postarajmy się, aby przyszły rok był godnie. Był godnym uczczeniem tej pamięci, tej postaci. Dziękuję. 28 maja ksiądz biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, pan ksiądz Grzegorz Suchodolski w kościele Przemienienia Pańskiego w Łukowie miała uroczystość instalacji relikwii błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. To było w ramach obchodu, szanowny panie radny. Tak samo Łukowski Ośrodek Kultury po raz kolejny miała miejsce wystawa ze zdjęciami z księdzem kardynałem Wyszyńskim. Także uważam, że to było naprawdę uczczenie na miarę tego kardynała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Pogonowski, proszę. Wszystko zależy od kwestii chcenia się czegoś zrobić. Ja na szczęście reprezentuję taką grupę i udało się zmotywować, zachęcić do pracy wiele środowisk w ramach roku Bronisława Chącińskiego. Mamy mural, mamy dąb Bronisław, mamy konkursy plastyczne, mamy konkursy szkolne, mamy pocztówkę poświęconą tej postaci. Bardzo gra miejska, która chyba ma miejsce nawet dzisiaj. Wiele instytucji, to nie chodzi o to, że ma tylko urząd robić, albo ta jedna grupa, która wywołała temat. Po prostu jeśli ktoś czuje i chce to robić, to znajdą się osoby chętne. I tak mogę podziękować w skrócie. ZHP Łuków, Szkoła Podstawowa nr 4, Łukowski Ośrodek Kultury, Przedszkole nr 3,
to tylko instytucje, ale jest szereg osób, które pomagały wokół z różnych organizacji. Nie będę wymieniał, bo zaraz zostanę posądzony o kryptoreklamę, ale naprawdę, jeśli się chce, to nie wystarczy tylko podjąć uchwałę, ale trzeba cały rok pracować. Dziękuję. Łatwiej jest zrobić coś ludziom, którzy są związani z burmistrzem, gdzie pieniądze płyną strumieniem, a ludziom, którzy są w opozycji. Nie oszukujmy się, a panie radny na temat PiS-u, że roku Wyszyńskiego, to myśmy zaproponowali i pomógł nam biskup w sprowadzeniu relikwii. Także działania były, ale naprawdę łatwiej jest, bo jeżeli ktoś ma burmistrza, może zrobić wszystko. Dziękuję bardzo panu radnemu. Szanowni państwo, myślę, żeby było dobrze spuścić już zasłonę milczenia na tę debatę. Szanowni państwo, nie widzę osób chętnych do zabrania głosu, zatem zamykam dyskusję. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 w mieście Łuków rokiem Henryka Jerzego Chmielewskiego, babcia Chmiela? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Szanowni państwo, w głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, 18 radnych było za. Szanowni państwo, Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 20. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta Łuków. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, opłata od posiadania psa na terenie miasta jest taką opłatą fakultatywną. Samorządy decydują, czy chcą mieć taką formę podatku u siebie, czy nie. I do tej pory taki podatek, taka opłata u nas funkcjonowała. Natomiast w ostatnich latach zauważyliśmy, stwierdziliśmy, że bardzo często, i tak już było w roku 2020, koszty poboru tej opłaty były bardzo bliskie wpływom z tej opłaty, z tego podatku, a już w 2021 roku nawet mamy lekko nieznacznie większe kwoty związane z obsługą poboru tej opłaty, aniżeli wpływami. Mówimy tutaj o kwotach na poziomie około 4000 złotych. Dzieje się tak między innymi dlatego, że coraz więcej osób korzysta ze zwolnień w związku z tym, że zwierzęta albo są poddawane sterylizacji, albo są oznakowane lub też pełnią funkcję stróża, jeżeli mówimy tutaj o zabudowie jednorodzinnej, i wówczas korzystają ze zwolnień. W związku z powyższym wnioskuję i proponuję, żeby odstąpić od przyszłego roku od pobierania tej opłaty na terenie naszego miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Chciałem pogratulować pomysłu panu burmistrzowi. Jako były posiadacz psa, aktualnie nie posiadam, ale wiem, że to kosztuje. Jak włączymy sobie jakikolwiek kanał telewizji w ostatnich czasach, to dochodzą wiadomości, że schroniska dla zwierząt są przepełnione i przybywa podopiecznych tych schronisk, również ze względu na to, że po prostu no, nie stać niektórych posiadaczy na utrzymanie psa. Na utrzymanie psa po prostu nie stać już. No, to w najzwyczajniej świecie to jest nawet spory wydatek. Mając większego psa, no to już jest prawie jak jeden członek rodziny. A traktowany jest przecież jak członek rodziny. Także myślę, że to będzie bardzo dobrze odebrane społecznie i oczywiście całym sercem jestem za taką uchwałą. Dziękuję. Ja, panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja od lat mówiłem, żeby psy w mieście były zaczipowane. Ja jestem za tą uchwałą, już mówiłem wcześniej. Ale proszę państwa, to co będzie z tymi bezpańskimi psami? To, co się dzieje nieraz, to jest teraz już jest spokojnie, ale co było? Ludzie wyganiali psy i myślę, że panie burmistrzu, nie wiem, w innych miastach to robią. W jaki sposób to zrobić, ale każdy pies powinien być zaczipowany. Wtedy by była sprawa prosta. Pies lata bezpański, jest namierzony, odbiera pan psa, płaci pan, nie, czy idzie ze schroniska, czy tak. Ja jestem za zwolnieniami, bo wiadomo, że tu kolega ma rację, pies kosztuje, ale ludzie tego nie szanują.
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta Łuków? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Szanowni Państwo, w głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, 16 radnych było za, jeden radny wstrzymał się od głosu. Przechodzimy do realizacji punktu 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła się tą sprawą. Skarżąca w sprawie dodam tylko rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie. Skarżąca jest właścicielem, skarżący są właścicielami mieszkania, które znajduje się w zarządzie ZGL w Łukowie. Z treści skargi wynikało, iż skarżący zarzucają dyrektorowi ZGL, panu Jarosławowi Pikarskiemu, bezczynność i przewlekłość w działaniach jako zarządcy wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ulicy Browarnej 8. Komisja podczas posiedzenia zapoznała się ze stanowiskiem burmistrza w tej sprawie oraz dokonała analizy dokumentów przedstawionych przez skarżących i dyrektora ZGL. Komisja po przeprowadzonej dyskusji w głosowaniu jawnym uznała zarzuty podnoszone w skardze za bezzasadne większością głosów. Dziękuję. Szanowni Państwo, przypominam, że uchwała traktuje o uznaniu skargi za bezzasadną. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Szanowni Państwo, w głosowaniu uczestniczyło 16 radnych, 10 radnych było za, 3 radnych było przeciw, 3 radnych się wstrzymało. Przechodzimy do realizacji punktu 23. Wolne wnioski i informacje. Szanowni Państwo, wypełniając obowiązek nałożony na mnie jako na przewodniczącego Rady, przedstawiam informację o działalności Rady od ostatniej zwyczajnej sesji. Informuję, że 28 września wpłynął wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Łukowie dotyczący potrzeby nowelizacji uchwały nr 39/284/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 31 sierpnia 2017 roku. Wniosek został przekazany panu burmistrzowi. Treść korespondencji została przekazana państwu radnym na służbowe skrzynki mailowe. W dniu 3 października bieżącego roku Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi w Łukowie złożyła do burmistrza miasta, jednocześnie do Rady, pismo z prośbą o uwzględnienie w budżecie miasta Łuków wydatków związanych z zakupem wyposażenia pracowni komputerowej w szkole. W dniu 12 października wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie stwierdzające nieważność uchwały nr 63/452/2022 Rady Miasta Łuków z dnia 21 września 2022 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łuków w części obejmującej paragraf 4 punkt 1 litera F w brzmieniu podnoszenie umiejętności zawodowych i litera L paragraf 9 oraz paragraf 12 ustęp 6 regulaminu stanowiącego załącznik do ustawy. W dniu 14 października 2022 roku Klub Radnych Razem Ponad Podziałami wystąpił z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 w mieście Łuków rokiem Henryka Jerzego Chmielewskiego, babcia Chmiela. Uchwała została podjęta podczas obrad dzisiejszej sesji Rady. W dniu 20 października bieżącego roku do Rady Miasta wpłynęło sprawozdanie z funkcjonowania pływalni letniej Delfin oraz kompleksu rekreacyjnego Zimna Woda w Łukowie w sezonie letnim 2022. Temat został omówiony na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 24 października bieżącego roku. Pismem z dnia 25 października bieżącego roku pan burmistrz zawiadomił państwa radnych o terminie przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych przy budowie boiska do gry w piłkę nożną na terenie zalewu Zimna Woda w Łukowie. Kolejnym pismem z dnia 26 października bieżącego roku dokonał zmiany terminu. Przegląd odbędzie się 3 listopada bieżącego roku o godzinie 10. W dniu 26 października bieżącego roku do wiadomości Rady Miasta wpłynęło pismo Zarządu Powiatu Łukowskiego skierowane do burmistrza miasta Łuków z prośbą o zabezpieczenie pozostałej części przyznanego uchwałą nr 51/377/2021 Rady Miasta Łuków z dnia 16 grudnia 2021
wsparcia finansowego w wysokości 1 miliona złotych w budżecie miasta Łuków na rok 2023 i udzielenie jej w przyszłym roku w formie dotacji przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za przejmowane w trybie specustawy drogowej grunty niezbędne do realizacji zadań związanych z przebudową i modernizacją powiatowej infrastruktury drogowej znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Łuków. W dniu 26 października bieżącego roku wpłynęło pismo do wiadomości państwa radnych dotyczące palenia w piecu przez ZDM. Szanowni Państwo, w dniu 25 października bieżącego roku wpłynęło pismo pana radnego Arkadiusza Pogonowskiego w sprawie nadania nowemu skrzyżowaniu typu rondo u zbiegu ulicy Radzyńskiej i Alei Króla Władysława Jagieły imienia Franciszka Salezego Jeziorskiego. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jako pierwszy do zabrania głosu zgłosił się pan radny Leonard Baranowski. Bardzo proszę. Pozwoliłem sobie sprawdzić sprawę dębu. Proszę Państwa, radni niektórzy jeszcze są. Był w całym mieście, były sadzone dęby. Ten dąb, który tutaj był, to był dąb imieniem Jana Pawła II. I proszę Państwa, jeżeli w Trójce Szkole usek dąb, to posadzono nowy. Tutaj dąb, na moją kiedyś uwagę, wyrwano, zabrano ogrodzenie, tabliczkę, dębu nie ma. To jest wstyd dla miasta. Ostatecznie to nie jest nazwisko takie, które można lekceważyć. Druga sprawa, apeluję do pana burmistrza, żeby w następnym roku zrobił uroczystość Bądźmy Razem. Ludziom niepełnosprawnym należy się szacunek. Jak żył w świętej pamięci Jan Wrzosek, ciągle się tym zajmował. W tym roku tego nie było, ludzie się zwracają do mnie, zwracają się do kolegów radnych. Dlaczego ich się lekceważy? Dziękuję. Postaram się krótko. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, jeśli chodzi o ten dąb, jeżeli rzeczywiście tak jest, a myślę, że tak jest, jeśli pan to sprawdził, dłużej jest pan w samorządzie ode mnie, to my tą tabliczkę wykorzystamy i posadzimy nowy dąb w innej lokalizacji, nie w tej tutaj. Dlaczego? Dlatego, że w międzyczasie, to znaczy od tego momentu, kiedy to drzewo uschło, do teraz zostały wprowadzone zmiany, jeśli chodzi o dokumentację, jeśli chodzi o zagospodarowanie tego terenu. Dlatego ja się zajmę tym osobiście i dąb zostanie posadzony w innej lokalizacji, ale myślę, że to nie jest problemem. Znajdziemy na pewno godną lokalizację dla tego drzewa. Druga sprawa to tą uwagę dotyczącą tego wydarzenia przekażę dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji. On był organizatorem tego wydarzenia, także przekażę tą informację. Ja w tym punkcie ostatnim, bo przeoczyłem w dwóch wcześniejszych, została zamknięta dyskusja, tak więc wracając do oświaty, klub Razem Ponad Podziałami złoży projekt uchwały o powołaniu Miejskiego Zespołu Oświatowego, pewnie na najbliższej sesji. I drugi temat, dostaliśmy takie ładne zaproszenia na uroczystość wręczenia odznaki honorowej za zasługi dla Łukowa panu Ryszardowi Grafikowi. Jest w naszym powiecie szkoła, której patronem jest tata pana Ryszarda, Stanisław w Zagoździu, tak więc nie chcę wchodzić w kompetencje, przepraszam od razu, ale myślę, że ta szkoła też powinna być zaproszona na tą uroczystość, tym bardziej, że mają sztandar i imię, tak więc dziękuję. Mam pytanie do pana burmistrza. Co słychać nowego w sprawie wynajmu sali na dworcu PKP, bo miała być jakaś informacja. Uzyskałem informację wczoraj, że na wtorkowym posiedzeniu zarządu PKP ta sprawa nie została poruszona, pomimo tego, że miała być poruszona, miała być wprowadzona na zarząd. Także w kolejny wtorek listopada mam nadzieję, że ta sprawa stanie. Ja będę się stanie na zarządzie. Mam nadzieję, że, znaczy będę się kontaktował z osobami, które przy tym pracują i krótko mówiąc będę prosił o to, żeby tak się stało. Panie burmistrzu, na poprzedniej sesji zgłaszałem temat skrzyżowania Zabrowarnej i ulicy Polnej. Zły stan nawierzchni, tak wyraźnie tam jest zły. Bardzo proszę o uzupełnienie asfaltu w tym miejscu. Dziękuję. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, ja wrócę do tematu, który poruszyłem na ostatniej sesji. Ten nieszczęsny chodnik na Poważu, 80 metrów. Zadeklarował Pan na ostatniej sesji, że do końca września będzie gotowy.
No i cóż, i dalej nie jest gotowy. Wykonano jedynie przyłącze kanalizacji deszczowej, krótkie przyłącze w poprzek ulicy i więcej nic się nie dzieje. Poza znakami o robotach drogowych, o zwężeniu jezdni, nie ma ani jednego krawężnika, ani jednej kostki. Widzę, że siedzi pan dyrektor. Może nowa deklaracja dzisiaj? Ja szybko odpowiem panu. Dzisiaj nawet w swoim sprawozdaniu to zaznaczyłem. Krótko mówiąc, na ZDM czasem spadają z dnia na dzień nowe zadania, które nie były uwzględnione w rocznym programie pracy, czy też w tak zwanym zakresie rzeczowym. I tak też było w tej sytuacji. Te prace zostały rozpoczęte, czyli to odwodnienie zostało tam wybudowane. Natomiast były inne, pilniejsze zadania, które trzeba było, jak to się mówi, terminowo zrobić, chociażby wspominany przeze mnie plac Narutowicza. Moja intencja była taka, aby przed wybudowaniem, skończeniem tego krzyża, przed dokończeniem pomnika, żeby ten teren już, w związku z tym, że ten etap prac został zakończony, żeby to dokończyć. Uznałem, że tamto zadanie może jeszcze odrobinę, jeszcze może chwilę poczekać. Uznałem, że jednak to uporządkowanie centrum miasta, uporządkowanie tego terenu przed naszym zabytkowym dębem, przed naszą piękną kolegiatą jest po prostu ważniejsze jak tamto, co nie znaczy, że tamto jest nieważne. Jest ważne, ale są priorytety, czy też chociażby to dokończenie po wyjściu już z placu budowy na ulicy Spokojnej, na ulicy Cmentarnej, po zakończeniu tamtej inwestycji zostały dokończone stanowiska parkingowe, tak żeby to tworzyło już taką jedną całość, żeby ludzie patrząc na tą robotę nie drapali się za uchem i zadawali dziwne pytania, dlaczego to tak dziwnie wygląda, że do tego miejsca jest asfalt, jest krawężnik, a dalej wygląda to, krótko mówiąc, byle jak. Przeciętny mieszkaniec, nawet taki jak ja i pan, nie widzimy na gruncie granic geodezyjnych, nie wiemy dokąd sięga czyja własność, ale zawsze taka sytuacja trochę wprawia w zakłopotanie i powoduje, że ktoś ma takie nieodparte wrażenie, że ktoś czegoś tutaj nie dokończył, a nie widzi, gdzie przebiega fizyczna granica geodezyjna pomiędzy zadaniem, które było wykonywane, a tym terenem już poza tym opracowaniem. I tylko to, inaczej tego tłumaczyć nie mogę. Za utrudnienia oczywiście przepraszam, czy za opóźnienie, krótko mówiąc, przepraszam i myślę, że jak już z tymi pracami, które tak jak powiedziałem, powtórzę jeszcze raz, nagle spadły na ZDM, czy to Nadmocha, czy tutaj przy placu Narutowicza, przepraszam i to zostanie na pewno wykonane. Dziękuję. Co do tego chodnika na Poważu, ja tylko mam jedno życzenie, żeby nie było potrzeby czekania aż 2 lat, tak jak to się dzieje do tej pory, znaczy nic się nie zadziało, jak w sprawie studzienek na drodze powiatowej Jana Pawła II, około 2 lat temu pan przewodniczący Schodorski obiecał zająć się sprawą. Do dziś nie są uregulowane, z tego co wiem, i tam jest ciężko jeździć po prostu rowerem. Więc aby nie 2 lata, panie burmistrzu, myślę, że to jest tak mały odcinek chodnika, więc nasze miejskie służby sobie poradzą. Co do uwagi radnego Ignaciuka, wiem, że oficjalnie społeczność szkoły podstawowej Zagoździu jest zaproszona na uroczystość wręczenia medalu panu Ryszardowi Grafikowi. Dziękuję. Chciałem nawiązać do uchwały, która została dzisiaj zdjęta. To znaczy tak, mam takie przemyślenie. Otóż w ustawie, która reguluje tę kwestię o działalności organizacji pożytku publicznego, jest termin 30 listopada. Jest termin 30 listopada do tego, aby został przyjęty ten roczny program współpracy. I tu powstaje pytanie, czy jeżeli Wysoka Rada będzie chciała przyjąć program wieloletni, bo jest taka możliwość przyjęcia programu wieloletniego, to czy nie należałoby powtórzyć konsultacji w kontekście konsultacji przyjęcia programu wieloletniego, bo
Ja rozumiem, że odbyły się konsultacje, to zaraz się tu zapytam, w jaki sposób. Więc kwestia do przemyślenia, żeby nie umknął nam tutaj ten wątek konsultacji, bo mamy za sobą konsultację rocznego programu, tak? Gdyby Wysoka Rada chciała wieloletni, to należałoby prawdopodobnie, to pytanie do prawników, prawdopodobnie przeprowadzić jeszcze raz proces konsultacji, które by mówiły o wieloletnim programie. I tu mam takie pytanie do pana sekretarza. Czy w naszym przypadku, w przypadku Rady Miasta w Łukowa, jest, czy panu wiadomo, czy jest uchwała w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi? Czy mamy taki akt w naszych zasobach, tak? Uchwała z 9 listopada 2010 roku. Dziękuję panu Kacprowi. W sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji. Okej. Proszę bardzo, panie. No tak, czyli sprawa jest sprzed 12 lat. Więc no, czy nie zachodzi tu potrzeba jakiejś, prawda, weryfikacji, bo gdy sobie sięgnąłem na strony internetowe innych miast, które mogłyby tu posłużyć za przykład dla nas, tak, no to między innymi jest taka forma, że na przykład można się spotkać na Teamsach, można to zrobić, na pewno ta nasza uchwała o tym nie mówi, prawda, no, 10 roku, no trudno, żeby o tym mówiła. Więc mam taki wniosek, żeby zweryfikować tamtą uchwałę i ewentualnie zaproponować jakiś taki no, uwspółcześniony regulamin odbywania konsultacji, żeby no, była taka forma bardziej przejrzysta i bardziej taka dla ludzi, bym to tak powiedział, tak? Po 12 latach obowiązywania tamtej uchwały. Czyli mam taki wniosek konkretny, żeby zaproponować na podstawie swoich doświadczeń, tu zwracam się do pana inspektora, bo pan przeprowadzał te konsultacje, jak mniemam, żeby zaproponować jakieś takie współczesne formy, no i przede wszystkim, żeby był, bo pytanie do pana inspektora, czy było takie ogłoszenie o tych konsultacjach, czy pan po prostu powysyłał maile do organizacji, które były panu znane i wiadome na podstawie, nie wiem, informacji chociażby z starostwa powiatowego, tak? Bardzo proszę, panie inspektorze, o odpowiedź. Takie informacja, która miałaby się ukazać na stronie internetowej bądź w publikatorach, nie została opublikowana, natomiast w zgodzie z uchwałą z 2010 roku rozesłaliśmy projekt tej rocznego programu współpracy. Uchwała wskazuje na to, że powinniśmy, już dobrze nie pamiętam, jeżeli by pan sekretarz zerknął, do co najmniej 2 czy 4 organizacji. Natomiast my wysłaliśmy do 25 organizacji na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych do tych organizacji, z którymi współpracujemy na terenie miasta Łuków. To w takim razie rodzi się pytanie, czy te 25 organizacji to były wszystkie organizacje, które tutaj działają, czy ma pan taką pewność, czy niekoniecznie? Nie, myślę, że nie. A właśnie. Pan inspektor wykonał uchwałę w sposób prawidłowy, nawet nadprawidłowy, bo wystarczyło, że wysłałby do 2 organizacji, a wysłał do 20 kilku, tak? Ale czy mamy poczucie, że wykonaliśmy obowiązek konsultacji w sposób taki, no, na miarę roku 2022 w kontekście roku 2023. Więc uważam, że mój wniosek do zweryfikowania, do takiego przewietrzenia uchwały jest jak najbardziej zasadny. No tak, żeby wszystkie organizacje, które tutaj, prawda, są zarejestrowane, miały równy dostęp i wiedziały, że taki konkurs, znaczy, że konkursy, czy w ogóle jest, że konsultacje się odbywają, tak? Jeszcze taka moja sugestia na zakończenie. W uzasadnieniu do uchwały nigdzie się nie doczytałem 2 kwestii, czyli jednej kwestii, że odbyły się te konsultacje i drugiej kwestii, że
że tak jak tutaj to wynika z artykułu 5a ustęp 2a, właściwa Rada Działalności Pożytku Publicznego wyrazi opinię o projekcie rocznym lub wieloletnim, to tą opinię trzeba uwzględnić. Ja rozumiem, że tutaj żadna rada powiatowa czy wojewódzka nie wyraziła takiej opinii, prawda? Ale też powinniśmy wiedzieć, czy wyraziła, czy nie wyraziła, tak? Bo to jest zgoda taka na zasadzie milczącej zgody, czy my do nich wysyłamy po opinię, panie inspektorze? Jak to jest taki? No bardzo proszę. To chodzi w moim mniemaniu natomiast o Miejską Radę Pożytku Publicznego, której nie ma w naszym mieście. To znaczy, no właśnie, no i tutaj mamy tutaj taki mały ząg, czy to chodzi o Miejską Radę Powiatową, czy w Lublinie też działa taka rada, prawda? No więc, no tym bardziej od 10 roku przepisy się pozmieniały, powstały różne, prawda, jakieś organy takie, tak? Więc tutaj, no, rodzi się potrzeba, żeby to uregulować, tym bardziej, że kwestia nie jest znikoma, bo to jest przeszło 700 tysięcy złotych do jakiegoś racjonalnego rozdysponowania, prawda? No to się zgodzimy, że to jest niemały pieniądz, tak? Tak. Dobra, to taki mam wniosek, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo radni, ja Państwu mogę przytoczyć, jak te konsultacje, jeśli chodzi o temat tego programu, odbywały się w powiecie. Przedstawiciele dostali zaproszenie, żeby właśnie w tej sali spotkać się i tak jak teraz siedzimy, tak samo usiedliśmy i podyskutować nad tym programem. Przyszło kilkanaście osób, przedstawicieli stowarzyszeń i nie tylko działających na terenie powiatu i mogliśmy te wnioski od razu na bieżąco przedyskutować, razem złożyć dla osób, które byli przedstawicielami w tym miejscu. Był też radny powiatowy, byli przedstawiciele nie największego stowarzyszenia działającego w naszym mieście, był prezes tego stowarzyszenia, była moja skromna osoba. Ja uważam, że to jest zdecydowanie lepszy pomysł. Nie ma problemu, zróbmy tak. Zmienimy, uaktualnimy uchwałę i tak będziemy robić. To jest ważny głos w dyskusji. Dziękuję. Co do Rady Pożytku Publicznego, to jest tak, że taka Rada Pożytku Publicznego może funkcjonować na terenie gminy przy samorządzie albo powiatu, jeśli jest taka wola organizacji pozarządowych. Od kilku lat funkcjonuje znowelizowana ustawa, która mówi o tym, że takie rady pożytku publicznego nie powołuje wójt, burmistrz, prezydent, a właśnie powstają decyzją rady danej gminy. Tylko ma być wniosek organizacji pozarządowych z terenu działania tej gminy czy powiatu i wtedy tą sprawą zajmuje się dany organ władzy uchwałodawczej. Dziękuję. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja chciałem tutaj podziękować pani Ani, która się zajmuje zielenią w mieście, tylko mam taką prośbę do pana burmistrza, że jeżeli sadzimy zieleń na terenie jakiejś tam jednostki, to żeby ta jednostka troszkę się zajęła to zielenie, chociaż podlała. Mam na myśli, może znów pan ktoś powie, że to złośliwe targowice. Te drzewa kiedyś prawie usychały, a pięknie tak były posadzone. Także wszyscy powinniśmy o to dbać. To są nasze pieniądze. Miasto coraz bardziej pięknieje pod wpływem zieleni, ale musimy o to wszyscy dbać, a nie tylko jedna jednostka, która się posiłkuje ludźmi od pana dyrektora ZDM-u, który i tak ma mało ludzi. Dziękuję. Krótkie zdanie do radnego Baranowskiego. Jeśli pan tak gorliwie dziękuję pani Ani od zieleni, to wystarczyło wcześniej po prostu ludzko przeprosić za to, co pan na jej temat wypowiada się. Ale to pozostawię jako milczenie. Jeżeli tak, to ja mogę, chociaż nie muszę przeprosić pani Ani, bo nic nie mówię, a niech pan mnie przeprosi za to, co pan wypisuje na mnie w internecie i mówi. Wtedy będzie kwita. Poproszę o przykład, co wypisuje, to wtedy sobie udowodnimy w sądzie, kto ma... Szanowni Państwo, wolne wnioski, informacje. I poważne kwestie do powiedzenia. Przypominam, wolne wnioski, informacje. Dziękuję bardzo. Kończymy punkt 23. Przechodzimy do realizacji punktu 24. Zamknięcie sesji. Wobec wyczerpania porządku zamykam obrady 65. sesji Rady Miasta Łuków. Dziękuję Państwu za przybycie.